Cześć, jestem Kuba dzisiaj i pokażę Wam zawodników, których nie zobaczymy w FIFA 22 i standardowo za 70 apek górę w ciągu godziny pod tym filmem już tropuje się kolejny materiał na moim kanale, a za 100 apek górę się kolejny odcinek właśnie z serii przewidywań oraz każde 30 apek górę dodatkowy zawodnik w odcinku Tutaj macie pokazane wszystkie osoby, które zostawiły suba na moim kanale oraz te, które chciałem, żeby mnie w tym odcinku pozdrawił. A jeżeli ty chcesz powiedzieć się w kolejnym odcinku, to dostaw suba oraz napisz w komentarzu pozdrawiam, a teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Carlos Tevez, czyli wielka, argentyńska, myślę można powiedzieć, legenda piłki nożnej, gdyż ten piłkarz grał, nie wiem, w Manchesterach czy także w Juventusie był to bardzo znany zawodnik, a także dla swojej reprezentacji zrobił on bardzo dużo. I piłkarz ten zadeklarował, że wraz z końcem tego sezonu, czyli 30 czerwca, zakończy on swoją piłkarską karierę. No i co? No, piłkarz to już ma 37 lat, jest to już bardzo wiekowy zawodnik, więc nie ma się co dziwić, że będzie on tą karierę właśnie kończył. No ale co? Możliwe, że zobaczymy tego piłkarza w wersji ikony za parę lat. Ale czy tak będzie, tego oczywiście nie wiemy. Aczkolwiek tak, TV za FIFA 22 już nie zobaczymy. Kolejnym zawodnikiem jest Klas Jan Huntelar, czyli świetny holenderski zawodnik. Piłkarz ten obecnie gra w szalkę ale także już zadeklarował, że wraz z końcem sezonu zakończy on swoją piłkarską karierę. No co, piłkarz podobnie jak Tevez ma 37 lat, a już w sierpniu będzie o ich 38, czyli idealny wiek do zakończenia kariery. Szczerze mówiąc, według mnie piłkarz ten był bardzo indycyniany w swojej karierze, gdyż często był takim piłkarzem, co strzał te pewne bramki oraz nigdy nie o takich, myślę, słabych sezonów, jak jeszcze pamiętam jego grę się między innymi. a także warto oddać, że piłkarz ten zaliczył epizody w takich klubach jak Real Madryt, Milan, więc naprawdę no nie ma co yy, mówić, bo piłkarz ten... Dużo z karierze pewno osiągnął, teraz wiemy, że ma kontuzję, więc nawet nie gra w szalkę. A szalkę już wiemy, że w 100% spadnie z ligi niemieckiej, więc myślę, że to idealny moment, żeby tą karierę zakończyć. No i co? I tak, że nie zobaczymy już w FIFA 22. Kolejnym zawodnikiem w tym odcinku jest Wayne Rooney, który podczas tego sezonu zakończył swoją karierę. Wiemy, że piłkarz ten wybrał właśnie zakończenie kariery i został on teraz trenerem County. I wiemy, że jako trener no, na razie się on rozwija, więc jeszcze nie ma co zbytnie jego pracy oceniać. No ale tak, Rooneya już nie zobaczymy, gdyż po prostu nie gra już w piłkę nożną, tylko został trenerem. Czy będzie on jako ikona w FIFA 22? W ostatnim odcinku Wiem, że tak. No ale są to przewidywania, więc oczywiście tego nie wiemy. No ale... No, pewno Wayne Wayne'a, jedna z największych legend w ostatnich latach w piłce nożnej. Na pewno legenda Manchester United oraz angielskiej piłki nożnej. I cóż, szkoda, że piłkarz ten zakończył swoją karierę, ale ma on już 35 lat, więc myślę, że to najlepszy moment dla tego piłkarza, żeby tą karierę oczywiście zakończyć. Podczas swojej kariery osiągnął on bardzo dużo. No, według mnie, jak to mówię, no, jeden z najlepszych napastników oraz najlepszych piłkarzy w Premier League w historii. A co o tym piłkarzu sądzicie wy? Napiszcie w komentarzu. I następnym piłkarzem jest Arjen Robben, który jeszcze nie jest potwierdzony, ale wiemy, że piłkarz ten zakończył swą karierę jakiś czas temu, ale znowu powrócił on do gry w era Divizje, ale teraz niestety dostał on kontuzji i dużo się mówi o tym, że karierę zakończy, gdyż jego kontrakt kończy się wraz z końcem tego sezonu. No co, Roben też już ma 37 lat, więc to już jest moment, żeby znowu tą karierę, myślę, zakończyć. A także wiemy, że piłkarz to nie daje jakoś bardzo dużo obecnemu swojemu klubowi przez właśnie wiek oraz nie jest tak samo dynamiczny piłkarz i bardziej uważam, że Robben Poszedł do tego klubu w ramach jakby takiej może promocji dla klubu, oraz żeby może tutaj sobie pograć. No a nie oszukujmy się, no oglądając jego mecze, nie jest to już jakiś świetny zawodnik. Tym bardziej, że on w Cems, nie rozegrał 44 minuty w dwóch meczach, więc no myślę, że na pewno tą carrę skończy. Musimy jeszcze poczekać do oficjalnego stanowiska tego piłkarza, czy on tą K.R. oczywiście zakończy. A jak uważacie, wy, napiszcie w komentarzu. I ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest Willy Tabi, czyli piłkarz, który niestety odszedł. Od nas w tym sezonie i przegrał on swoją walkę z nowotworem. I z góry chciałem także powiedzieć, że to nie jest oczywiście żaden ruch, żeby nie wiem, wypromować się na tym, ale chciałem uczcić pamięć tego zawodnika, gdyż piłkarz net nie został dodany do Ultimate Team, ale był on z tego co się orientuje w trybie kariery. No i z tego co czytałem na różnych mediach, był to piłkarz z dużym potencjałem, który naprawdę mógł dużo osiągnąć. No ale niestety, takie jest życie i bardzo szkoda oczywiście tego zawodnika i patrząc na regułę, że o osobach zmarłych powinno się mówić tylko dobrze możecie napisać w komentarzu, czy kojarzyliście tego piłkarza ja szczerze mówiąc, kiedyś kilka razy o tym piłkarzu właśnie słyszałem bo on grał z tego co pamiętam właśnie w Atalancie U19, później grał w Atalancie, chyba to jest ta drużyna co gra w pierwszej lidze piłkarskiej no i co, bardzo szkoda, bo naprawdę nie wiemy, czy ten piłkarz by się rozwinął, miał on dopiero 22 lata czyli jeszcze całe życie oraz kariera przed nim, na lańcy wyszło jak wyszło i dodaję go właśnie do tego odcinka, żeby upamiętnić tego piłkarza. I jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że bardzo prawda i to jeszcze bardzo szkoda mi tego zawodnika. No i tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, co mógłby w tej karierze właśnie osiągnąć. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Przypominam, że 100 apek w górę pojęcie kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 apek pod tym filmem dodatkowe zawanie w kolejnym odcinku i co słyszymy się w kolejnym odcinku już za niedługo do usłyszenia. Cześć! ...być kozłem ofiarnym dzieciaku, a mówią mi gołd. Mam firmę windykacyjną, jestem tu po to, byś oddał mi hołd. Nie mam czasu, żeby spać!